Człowiek Zakopianki bez wahania ratuje ludzi biorących udział w wypadkach na drodze. Nie ma takiego wyjścia, żeby się wahać. Mamy to we krwi. Jak sobie radzimy ze śmieciami? Nigel Kennedy w Sztawnicy. Galeria po remoncie. Na wierchowych spotkaniach śpiewali po raz 9. Pana Roberta wywabił z baru przy Zakopiance głośny klakson busiarza, który niecierpliwił się z powodu tarasującego przejazd samochodu. Gdy zbliżyłem się, zobaczyłem, że z przodu za kierownicą była kobieta z głową odchyloną do tyłu, była sina. Przy niej była dwójka dzieci, która płakała. Zapytałem dzieci, co się stało. Dziecko stwierdziło, że mama powiedziała, że ma wysokie ciśnienie. Powiadomiłem karetkę. Kazali kobietę wyciągnąć na zewnątrz, ułożyć w pozycji leżącej. Po czym przybiegł kolega Mateusz, pomógł mi wyciągnąć tą kobietę z samochodu. Po chwili straciła oddech, zaczęliśmy reanimację. Mateusz, nauczyciel wychowania fizycznego, na szczęście wie, jak się reanimuje człowieka. Po prostu masaż serca zrobiliśmy, sztuczne oddychanie. Ja robiłem masaż serca, kolega oddychanie, 30 uciśnięć, 2 wdechy. No i po chwili odzyskała po prostu regularny oddech, takżeśmy zaprzestali reanimację, no i czekaliśmy na karetkę. Już zaraz karetka się zjawiła. Kierowca busa odjechał z miejsca zdarzenia. A przecież te kilka chwil, w trakcie których mężczyźni wykazali się przytomnością umysłu i chęcią działania, mogło matce dwójki dzieci uratować życie. Życzę każdemu, który się w takiej sytuacji znajdzie, aby mieć do czynienia z takimi gośćmi jak oni. To są bohaterzy, no i tyle. Mężczyźni nie uważają się za bohaterów. Los pana Roberta od lat związany jest z Zakopianką. Przez jakiś czas pracował w barze w Stróży. Tam też udzielał pomocy osobom poszkodowanym w wypadkach. Od 1997 roku jest właścicielem baru Spontuś, który stoi na parkingu przy niebezpiecznym zakręcie. Często dochodzi tu do tragicznych wypadków. Tu pożar samochodu, gdzie chłopak został zakleszczony. Poszedł na czołówkę z Nowego Targu, na tira. Samochód zaczął płonąć. Ugasiłem ten samochód, wyciągłem go z samochodu. Różne gminy rozwiązały segregację śmieci w mniej lub bardziej uciążliwy dla mieszkańców sposób. Pisaliśmy o tym w poprzednim wydaniu Tygodnika Podhalańskiego. Postanowiliśmy sprawdzić, jak ten proces przebiega na co dzień. Dla mieszkańców Poronina to chyba wstydliwy temat. Ja się nie wypowiadam. No ale czemuś pani nie wypowiada? Ja mam chrypkę. Jest lepiej czy gorzej po prostu? Lepiej. Lepiej? A dlaczego? Bo mam worek. W dniu wywozu śmieci przy tradycyjnych pojemnikach można tu było naliczyć 2-3 worki do segregacji. W gminie Nowy Targ zdania są podzielone. No w tej chwili dostaliśmy 4 worki i wszystko jest w porządku. Nie ma żadnego problemu. Wytłumaczone jest wszystko. Ja bynajmniej nie mam problemu. Nie widzę na razie nic ani dobrego, ani złego. No, znaczy dobre widzę, bo nareszcie się stanie porządek, no i to wszystko. Państwo Bugajscy z Gronkowa po raz pierwszy segregują śmieci. Wzięliśmy na próbę. Ale będziemy brać normalnie wszystko razem, co idzie. Bo i tak się płaci co miesiąc, a zanim się uzbiera, nas jest dwoje. No i nie ma sensu tych śmieci tak zbierać i trzymać pół roku. W gminie Bukowina Tatrzańska mieszkańcy otrzymali aż 8 worków, w tym oddzielne worki na szkło kolorowe i białe oraz tajemniczy szary worek. W którym jest tam popiół, jest dość dużo materiałów wszystkich razem. To. No bo jeżeli są plastiki osobno, pampersy osobno, no to można zrozumieć, to jest to segregacja, prawda? I butelki plastikowe, a tam gdzie wszystko razem, no nie wiem, tam popiół, szmatę, takie rzeczy. No i też worki, które są przeznaczone na gruz, materiały, odpady takie budowlane. Nie wiem, czy jest sens wkładać gruz do worka. Występują jeszcze problemy z organizacją przydziału worków. U nas w domu mieszkają 3 rodziny, tak? Więc przypada aż 9 osób i na każdą rodzinę musimy zapłacić, a dostaliśmy tylko tak jakby na jedną rodzinę worki, a rachunek przyjdzie na wszystkie. Sam wójt gminy zdziwiony jest workiem na odpady organiczne.
Jeżeli ja pomyślę o tym, że będę segregował odpady biodegradowalne, czyli rozumiem, że do worka wyrzucę chleb, do worka wyrzucę części pozostałe po posiłkach, no to ja powiem tak, gdybym na to się zdecydował i gdyby to zobaczył mój 73-letni ojciec, to by mi powiedział, synu, jak ja cię wychowywałem. Żyjemy na wsi i, że tak powiem, no, przekazanie tego w postaci tak zwanej góralskich pomyj sąsiadowi, jak nie mam świnki, no to przepraszam, ale to jest żaden kłopot. Władze gminy uczą się na błędach. Wójt obiecuje, że docelowo mieszkańcy będą segregować odpady tylko do 4 worków. Jeżeli coś wprowadzamy, to nie może się tak stać z dnia na dzień, że powiedzmy 30 czerwca jest tak, a 1 lipca już będzie zupełnie inaczej. Jeżeli ktoś mówi, że już przecież ten system funkcjonuje 14 dni, przepraszam, dzisiaj jest 16, 16 dni, żeby być literalnym, i że już wszystko powinno być tak, jak trzeba, no przepraszam najmocniej, ale to jest życie, niesie ze sobą bardzo wiele zmiennych. Ta rzecz łatwą nie jest, co chociażby potwierdza Państwa obecność u mnie. Wobec tego, no też ja proszę i zresztą zwracałem się poprzez ogłoszenia parafialne do wszystkich mieszkańców i też do siebie jako mieszkańca, no proszę o pewną cierpliwość i wyrozumiałość i podpowiadanie nam też. Jego podejście do muzyki i ukochanego instrumentu jest niekonwencjonalne. Nic dziwnego, że na koncerty Nigella Kennedy'ego przybywają liczni wielbiciele, nawet jeśli organizowany jest poza największymi scenami. Na końcu świata, w Szczawnicy, tu za niedługo jest już rezerwat przyrody, kończy się de facto droga za niedługo. I w takim miejscu powstał fantastyczny teatr i ściąga coraz ciekawszych muzyków. Ja sama lubię robić koncerty w miejscach takich magicznych, nietuzinkowych, do których trzeba się troszeczkę natrudzić, żeby zagrać. Koncert odbył się w niedawno odrestaurowanym dworku Gościnny. Mogliśmy zarejestrować najnowszy utwór kompozytora. Jarek! Jarek! It's a new song dla Jarka. This is one called you know, music business. There's not enough music and there's too much talk. And there's talk, 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 talk. Niezwykłe brzmienie skrzypce Kennedy'ego zawdzięczają nie tylko elektrycznemu urządzeniu, które było stosowane w gitarach z lat 70. Bez serca nie ma muzyki, bez przyjaciół, z którymi grasz, bez słuchania się nawzajem i dzielenia się doświadczeniami nie ma muzyki. Oczywiście, także bez widowni nie ma muzyki, bo dopiero wtedy komunikacja jest kompletna. Nigel Kennedy przyjeżdża do Szczawnicy, a właściwie muzycznej owczarni w Jaworkach od wielu lat. Tutaj zbudował swój dom. To jest moje ulubione miejsce, ponieważ przyroda jest tutaj przepiękna, niezniszczona. Ludzie mówią tu wprost ze swojego serca, bardzo ciepłego serca, choć nogami stoją na ziemi. Nie ma tu nowobogackich, tu są tylko prawdziwi ludzie. Lubię otaczać się szczerymi ludźmi. Miejska Galeria Sztuki w Zakopanem przestała straszyć starą boazerią. Nie tylko toalety, jak napisał w księdze wystaw jeden z odwiedzających, mają wreszcie europejski standard. Remont trwał kilka miesięcy. Zmieniliśmy 50% tego wszystkiego, co było zaplanowane. Zmiany były modernizacyjno-estetyczno-funkcjonalne. Musieliśmy przesunąć salę B, którą połączyliśmy z salą A. I będzie to sala multimedialna. Mówię będzie, bo jeszcze to jest przyszłość właśnie, która nas czeka. I przy okazji przekuwania różnych ścian postanowiliśmy zrobić mały lifting foyer galerii. Założono systemy monitoringu i klimatyzacji, która odpowiada wszystkim normom muzealnym. Miejmy nadzieję, że te zmiany pozwolą na sprowadzenie dzieł Rubensa, które powinniśmy oglądać w galerii już w przyszłym roku. Obecnie można zobaczyć wystawę prac zakopiańskich artystów, które powstały w hołdzie hrabiemu Władysławowi Zamoyskiemu, pomysłodawcy powstania galerii.
muzyka jest dla nich pasją, sposobem na życie, lekarstwem dla duszy i ciała. Od 9 lat niepełnosprawni artyści przybywają do Zakopanego na muzyczne warsztaty organizowane przez Fundację Pro Artis. Wierchowe spotkania wspierają znani muzycy i aktorzy. Odbywają się dzięki sponsorom, o których jest jednak coraz trudniej. Dotacji państwowych z Ministerstwa Kultury, gdzie składaliśmy, nie dostaliśmy. Z FIO nie dostaliśmy. Z Urzędu Marszałkowskiego też nie. I gdyby nie to, że nam Zakopane pomogło, bo z Urzędu Miasta dostaliśmy, z Biura Promocji dostaliśmy namiot. No i w tym roku bardzo nas burmistrz wsparł i dlatego też udało się. No i dzięki też głównym sponsorom tutaj zakopiańskim i białczańskim. Dla artystów pokrzywdzonych przez los występy na scenie to niezwykłe chwile. Muzyka jest to środek, dzięki któremu mogę przenieść się w zupełnie inny wymiar rzeczywistości. Pozwala się w dużej mierze odstresować, pozwala zapomnieć o problemach dnia codziennego. No i przede wszystkim jest pasją, która pozwala mnie się osobiście bardzo dowartościować i poczuć, że robię coś, co naprawdę lubię. Dzięki ich talentowi widzowie doznają niezapomnianych wzruszeń. Dla profesjonalnych artystów występ z podopiecznymi Andrzeja Brandstättera jest również niezwykłą lekcją. Przede wszystkim jest to integracja z osobami, które są niepełnosprawne, ale tak naprawdę jest to dla nas lekcja pokory, bo nam się często nie chce, bo my jesteśmy często zmęczeni, bo my już mamy dość czwartej godziny próby, a oni są zawsze uśmiechnięci, ich nic nie boli, oni są chętni i oni chcą jeszcze czwarty raz powtórzyć. Na scenie, tak jak i w życiu, nie zawsze da się wszystko zaplanować. Ale tylko kochanie, uwielbiam jak śpiewasz, a jeszcze bardziej cię kocham i chciałem się tobie oświadczyć. Zostanie w moim zdaniu.